W dzisiejszym odcinku zajmujemy się totalnie przerażającym RG znanym jako The Dog Nightmares, które dotyczy bardzo mrocznej historii związanej z przerażającym człowiekiem psem, który wygląda tak. Zasadniczo do końca nie wiadomo czym lub kim jest ta postać, ani jaki ma właściwie cel. Wiadomo natomiast, że jest odpowiedzialna za zaginięcia psów oraz prawdopodobnie dzieci, co jest mocno prawdopodobne, ponieważ postać obserwuje ludzi czy wchodzi im do domów i ogólnie jest bardzo niebezpieczna. O tym wszystkim powiemy sobie w dzisiejszym odcinku, o całej historii przerażającego człowieka psa z Dog Nightmares. Siema, z którym moda, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Zacznijmy od analizy każdego odcinka krok po kroku, a później na samym końcu przejdziemy już do teorii, więc zacznijmy od odcinka pierwszego. I będąc szczerym, nie do końca wiadomo o co chodzi w tym momencie, aczkolwiek mamy jakby telewizor. Zaraz nie widzę co tutaj pisze, jest Polaroid jakiś. Ktoś siedzi na kanapie, ewentualnie na łóżku, mam tutaj materac, i ogląda telewizję, gdzie leci chyba jedna z tych takich starych reklam z psami zamiast ludzi. I... w sumie totalnie... O! Okej. Dobra. To było dziwne, ale może spróbujmy jeszcze raz, bo w sumie... Patrząc na ten pojedynczy odcinek, mamy tutaj do czynienia z kimś, kto właśnie ogląda telewizję w swoim pokoju i widzi tam reklamę z psami. Gdybyście nie wiedzieli, to jakiś czas temu powstawały te wszystkie dosyć w gruncie rzeczy dziwne lub niepokojące reklamy, gdzie pojawiały się właśnie psy, ewentualnie ludzie z głowami psów, i to jest właśnie jedna z nich. I tutaj już od razu można się spodziewać, że tu jest coś nie tak, gdyż na telewizorze pojawia się pies, który nie wygląda na zbyt przyjaznego i patrzy się prosto na gościa, który to nagrywa. Więc jest to jakoś tam przeklęte czy coś, to na pewno, patrzę za to, że jest to analog horror. Ale i tak ten pierwszy odcinek zbyt dużo nam nie mówi, więc przejdźmy może od razu do następnego, czyli Dog Nightmares Childhood Dreams. Więc zaczyna się od zdjęcia żyrafy. Jest w ogóle strasznie ciche. Okej, czyli że najpewniej narratorem jest tutaj dziecko, które poszło do zoo i ze zdjęć, które zrobiło, rysuje rzeczy, które w tym zoo zobaczyło. Tak, tak, no widzicie, był wąż na zdjęciu, teraz jest wąż na rysunku, tak samo będzie zresztą z flamingami na pewno. Okej, czyli narracja przez dziecko. Co tu pisze? 34... Dziecko było w zoo 30 kwietnia któregoś roku w dekadzie między 2000 a 2009 rokiem. Niewiele on to mówi cały czas, aczkolwiek może za chwilę się... Okej. Czyli że strzelam, że nie wiem, byli na jakichś wakacjach czy coś w tym rodzaju i tutaj mamy ojca dziecka i najpewniej mamę dziecka. Tylko że ich twarze są ocenzurowane. Do końca nie wiadomo do czego to prowadzi w tym momencie, ale... no, oglądajmy, bo zbyt wiele póki co nie wiemy. Tak będąc szczerym. Dobra. Okej. Reptilianin, o! I tutaj ponownie jest jakiś człowiek. To może być dziecko, bo jest to dosyć niska osoba, więc strzelam, że może być to albo, nie wiem, jakaś siostra, brat dziecka, które robi zdjęcie, ewentualnie rodzice zrobili teraz zdjęcie dziecka, które, wiecie, jest narratorem tego wszystkiego w tym momencie. Dobra, tutaj jest ich pokój, albo przedpokój, tak, są schody. Patrzaj, czy tam się coś... Czy tu się coś nie stało? Niczego nie było. Niczego. Dopóki co może się to wydać dosyć nudne, bo tak jakby do niczego to tak w sumie nie prowadzi na czas tego odcinka. Przynajmniej na razie. Ale i tak obejrzyjmy, bo to przecież jest część tej serii, więc pewnie może mieć to jeszcze jakieś znaczenie później. Ale jak widzicie, zaczyna się dość dziwnie. Można tak stwierdzić. Klatka schodowa. I to jest drugie pojawienie się. Pierwsze się chyba różniło. Nie. W sumie to... niczego ciekawego tutaj nie ma. Zostałem trochę zbejtowany.
Okej, tutaj mamy ojca i klatkę schodową, w sensie przedpokój, schody na przedpokoju. O! Tak, dobra. Mordka psa. A jak wiecie, jest to ARG ze strasznym psem, w związku z czym warto to zapamiętać. Ale czy wobec tego, jeżeli tutaj na 1.54 znajduje się pies, to czy był on również tutaj? Okej, ale tego pieska nie ma tutaj. Może będzie na tym drugim zdjęciu. W sensie rysunku w sumie. Również nie ma. I na zdjęciu także tutaj nic nie ma. Ale jak widzimy, ten piesek gdzieś tutaj był cały. O. To wygląda trochę jak schody, nie? Jakby piesek znajduje się na schodach albo pod schodami. No to jeszcze będzie trzeba jakoś głębiej w to wejść. Tak, dobra, to są te same schody. Widzicie? Wcześniej była poręcz. Pies znajdował się pomiędzy tymi, nie, belkami w poręczy. Jakby porównajcie sobie oba zdjęcia. Tutaj macie rysunek dziecka. Jest to dokładnie to samo dziecko, które wcześniej rysowało rysunki z tamtych zdjęć. To jest najpewniej dom tego dziecka. Tutaj właśnie ten przedpokój ze schodami. I mordka pieska znajduje się pomiędzy tymi belkami w schodach. Jakby w tej przestrzeni. Wiecie, o co mi chodzi. Czyli teoretycznie patrząc na to, piesek ten znajdowałby się gdzieś tu, pomiędzy tym. Więc jak piesek znalazł się na rysunku, to możliwe, że wcześniej znalazł się albo na zdjęciu, albo już to dziecko go wcześniej widziało. Nie wiem, czym jest to. Czy to nie jest jakiś rodzaj ściany? Wszyscy myślę, że to jest cień właśnie tej psowatej postaci, ale możliwe, że to nie jest. Dodatkowo zdjęcie zostało zrobione 16 kwietnia 2000 roku, a w zoo byli 30 kwietnia. Jak pamiętam. Okej, mamy dziewczynkę. Czyli, że narratorką jest tutaj mała dziewczynka. Dobra. Jeżeli to jeszcze nie jest wystarczająco niepokojące, to spokojnie, zaraz będzie. Coś mi się tak wydaje. Okej, mamy zdjęcie salonu. Aha, i tutaj są rysunki dziewczynki. Czyli, że wiemy tylko tyle, że rysowała tutaj, ale w sumie nic więcej nam to nie mówi. Czy się coś zmieniło? Nie. Okej, VHS-ik. Czyżby było nagranie? Jakieś tak, jest nagranie, dobra. Czyli, że dziewczynka rysuje zwierzątka ze zdjęć, które zostały wykonane w zoo. I tutaj pewnie zdrają nam jakiś reveal tego, że na jakimś zdjęciu znajdowała się właśnie ta psowata postać, o której jest cały ARG. Aha, czekaj. Czyli, że to mama dziewczynki zbiera rysunki, patrząc na jej dłoń. Jest to dłoń dorosłej kobiety, więc najpewniej jest to jej mama. Raczej nie ma innej opcji. Ewentualnie babcia, ale coś mi się nie wydaje. Okej, jest. Mamy psa. Mamy naszego psa, odnośnie którego jest całe to ARG. Mamy postać o posturze, o ciele człowieka, w takiej starej, czerwonej, flanelowej koszuli, którą twój stary mógłby nosić w latach 80. albo 90. To nie jest najlepsze porównanie, ale no z tym mi się to kojarzy, sorry. I on znajduje się za oknem. Okej, czyli że on mógł odwiedzać tą dziewczynkę i jeżeli nie ma tutaj zdjęcia, to znaczyłoby to, że... że ona go po prostu... Aha! O kurde, dobra. Czyli że ona go narysowała, kiedy ten patrzył przez okno na nią z tego okna. I nie wiem, czy wy to widzicie, ale tutaj znajduje się taki jakby kontur psiej mordki. To jest bardzo ciężko widoczne, ale postaram się to jakoś bardziej pokazać w montażu, ale tutaj jest właśnie kontur psiej mordki. Był tam, a jednak mówiłem, że był. Dobra. Czyli, że on cały czas był za oknem i obserwował to, co dzieje się w domu. Widzicie? Był tam. Okej, czyli to wszystko kończy się w ten sposób, że rodzina jest obserwowana przez tą psowatą postać i ona zagląda do nich przez okno. W ten sposób ich obserwuje i dziewczynka narysowała pieska, który obserwował ją przez dłuższy czas i był tam cały czas, dopóki matka go nie zobaczyła. Jak on tutaj jest i odchodzi nagle. Jak tylko matka go zobaczyła, ten uciekł. Okej, co nieco nam to mówi, ale wciąż dalej. Dalej mamy odcinek o nazwie Ugryzienie. Bite. Naprawdę jestem ciekaw, do czego to wszystko nas doprowadzi. The fisherman. Chinda loves fishing. He's looking through his tackle box. A bobber. Look in the fly. Oj. Missing dog. Zaginiony pies.
11 marca 2009 roku, 6:12 rano. Czyli, że zawężając nasze okno czasowe, wszystko może dziać się właśnie w 2009 roku, patrząc na daty ze zdjęć. Nie widzieliśmy tam pierwszej i ostatniej cyfry roku. W związku z czym myślę, że tamte wydarzenia także mają miejsce w 2009, czyli, że w okolicy znikają psy. Czyli, że jest postać człowieka psa, który... Dobra. To wszystko. Mamy do czynienia z postacią psa, która obserwuje ludzi, i to bardzo blisko, a wręcz przerażająco blisko. To jednocześnie jest odpowiedzialna za zaginięcia psów. To już jest mocne. Okej, więc obejrzeliśmy trzy pierwsze filmy i rezultat jest dość ciekawy, nie? A to wciąż nie wszystko, więc przejdźmy może dalej do kolejnego odcinka. Pierwszy... Co ja gadam? 4 września 2009 roku. Czy to jest prezentacja w Windows Movie Makerze? Tym starym? Dziwny pies. 4 stycznia 2009. Found this while looking through my collection of Wakeman tapes. Znalazłem to podczas przeglądania przez moją kolekcję taśm Wakemana, które zebrałem. Wakeman to był dokładniej William Wakeman, czyli gościu odpowiedzialny właśnie za tą sztukę z ludźmi z głowami psów. Właśnie za taki styl tego wszystkiego odpowiedzialny był właśnie wspomniany Wakeman. W każdym razie zobaczmy, co osoba, która zebrała to wszystko, odnalazła w tych taśmach. To może być bardziej interesujące. Check it out, sprawdźcie. I tu będzie... Aha, dobra, okej, to już wiadomo, o co chodzi. Czyli ten gościu z pierwszego odcinka, z Dog Show, który coś oglądał, to on oglądał dokładnie jedną z taśm, które posiadał. Tu jest jedna z taśm Wakemana. Zauważcie, co on robi. On siedzi przed telewizorem i ogląda coś na kasecie. On właśnie ogląda odcinek serialu z psami. A to, co robi tutaj, kiedy wspomina o taśmach Wakemana, również siedzi przed telewizorem i ogląda jedną z nich. Okej, tu jest to połączenie i z tym jakoś powiązana jest postać tego creepy, strasznego psa. Ale zobaczmy, w jaki sposób. Był jakiś przeskok w dźwięku, jakby nagle go nie było i potem nagle dźwięk się pojawił. Tu coś jest nie tak. Oho, dobra, zaraz będzie coś złego. Ma 12 sekund na pojawienie się czegoś niepokojącego, zobaczymy, co to będzie. Aha. Dobra, czyli w sumie nic tutaj za bardzo nie było, aczkolwiek sam odcinek pokazuje nam właśnie, z czym mamy tutaj do czynienia, więc mamy jakby dwie rzeczy. Po pierwsze, czyli że mamy do czynienia z gościem, który przegląda stare kasety z nagraniami od Williama Wakemana właśnie z psimi modelami i jednocześnie pośród tego wszystkiego mamy jednocześnie dziwną psią postać, która odpowiada za zaginięcia psów oraz podgląda jakąś niewinną rodzinkę. W ogóle tytuł filmu to My New Best Friend, mój nowy najlepszy przyjaciel. O Jezus Maria, czekaj, Dog Nightmares. Dobra, to jest kontynuacją tego. Jeżeli coś ma dopisek Dog Nightmares, myślę, że to będzie się tyczyć tej dziewczynki. Tym bardziej, że tutaj mamy kolejny jej rysunek, dziewczynki z psem. I mój nowy najlepszy przyjaciel to on, to ta postać człowieka psa. Dobra, to tu jest to powiązanie. Tego szukaliśmy cały czas. The fisherman. Chinda loves fishing. Już to widzieliśmy wcześniej. To już było w jednym z filmów. W przeglądaniu tej kolekcji. Okej, 24 marca 2009, 12:06. Ktoś gdzieś leży w jakimś dole? Nie. Dobra, teraz wspominka o tym zaginionym psie wcześniej i to jest już o 12:07, minutę później. Strzelam, że jest to albo właściciel psa, albo osoba, która będzie chciała go poszukać. 12:09. Dobra, ponownie. I to ten sam zaginiony piesek, Bailey. Please call, numer jest ocenzurowany. Jest nagroda $300.
Więc spoko. Coś mi się wydaje, że odnalezienie go może być dość trudne, mimo wszystko, patrząc na to, z jaką formą analog horroru mam tutaj do czynienia. Zdaje się, że ciężko będzie go... Aha, czyli He Will Be Found może się odnosić do niego. Oho, oho, dobra, czekaj. 24 stycznia 2009 roku. Ktoś znowu zadzwonił. Nie odnaleźli go jeszcze, ale ktoś wciąż do mnie dzwoni. Za każdym razem, kiedy podniosę słuchawkę, okazuje się, że jest to głuchy telefon. Dalej staram się zablokować ten numer, ale on wciąż dzwoni i wciąż nie jestem w stanie go rozpoznać. Aczkolwiek to wciąż nie odwraca mnie od poszukiwań. Mam wciąż nadzieję, że ktoś odnalazł go, bądź trafił do schroniska. A mogę mieć tylko nadzieję, że wszystko z nim w porządku. Znajdę cię, przyjacielu. Okej, czyli że... Okej, to ma takie połączenie, czyli że ten piesek, który zaginął, jest w rzeczywistości pieskiem z rodziny, z której pochodzi dziewczynka. Okej, spodziewałem się, że pójdzie to trochę inaczej, ale i tak jest dość ciekawie. Jest interesujący. Dobra, co pokaże nam jeszcze ten odcinek? Kolejny. Tym razem mamy 13 lutego 2009 roku. Udało mi się zebrać kilka taśm Wegmana. Planuję zebrać ich jak najwięcej, a później wypalić je na jedną płytę. Póki co udało mi się położyć moje ręce na Mother Goose, ale wciąż staram się odnaleźć dwa shorty. Póki co mam tylko nagrania z Batim. Zaczęła zbierać taśmy. Dzisiaj dostałem kartkę od przyjaciela. Powiedział, że ma coś dla mnie na moje spóźnione urodziny. Nie mówiłem do niego przez pewien czas, od kiedy byłam zajęta szukaniem Bailey'ego. Chciał, żebym nagrała swoją reakcję na prezent od niego, ale jestem teraz trochę zmęczona. Siądę do tego jutro. Tak właśnie postępują najlepsi, prawdziwi przyjaciele. Przecież nie da się do tego podejść w inny sposób. Tym bardziej jak dostajesz jeszcze prezent od... Give the opening. Oho, okej, dobra, czyli że to jest już następnego dnia i tym razem dziewczynka... Otwiera prezent od kolegi. Emily's stuff. Rzeczy Emily. Czyli, że dziewczynka ma też na imię Emily. Z tego się dowiadujemy. You wanted me to record myself opening it up. Aha, czyli, że to od przyjaciół w sumie, a nie od jednego przyjaciela. Sorry that there is no audio, my camera is a little broken. But I... Okej, czyli, że nie ma audio, bo ma zepsutą kamerę. Spoko, rozumiemy. Stary The Unboxal. Jeszcze ma starą podłogę, stary. Chcieliście, żeby Unboxal powrócił, to powrócił, tak? Aha. Get well soon. Clown. Okej, czyli, że dostała... Czyżby dostała kolejną płytę od... Nie. Zaraz, co? Okej, no to już robi się... Dobra, czyli to jest ta kartka od nich, dalej jej ulubiony kolor, którym jest zielony. I co tam dostała? Zdaje się, że kolejną kasetę albo płytę, albo... Nie, no kasetę prędzej, nie, na pewno kasetę jedną z tych od Wegmana. Tylko, że wiesz, te prezenty są po to, żeby je otwierać, to może byś tego otworzyła? No way! Bez drogi. Okej. Czyli, że dostała kolejną... Hardly Gold, czy coś? Czyli, że to jest rzeczywiście... Istniało coś takiego. Ona dostała dokładnie to na IMDb. Hardly Boys and Hardly Gold. Thank you so much, I love them. O, coś tu... Lil Uzi Vert, tak, tak. Aha, dobra, album ze zdjęciami składała jeszcze. Boże, ale to musi być dziwne, nie? Jak ziomek ci daje prezent, a ty mu odpowiadasz 14-minutowym filmem, stary, w Windows Movie Makerze. Przecież to jest... Jakby, nie wyobrażam sobie, dostajesz życzenie na Facebooku i odpowiadasz późno czymś takim, stary, nie? To jest mocne. Dobra, mamy zdjęcia z zoo. Czemu to jest takie ciche znowu? Aha, przecież ona... Tak, dobra. Dobra. My first time being at the zoo. Okej, czyli że była wtedy w zoo po raz pierwszy. Czy tam będzie miał jakiś większy związek? To ja. Czyli że zakleiła samą siebie, żeby nie było jej widać. Czyli tak jak myślałem zresztą wcześniej, że to ona.
Okej, słoniu, hipopotam. Zakleiła zresztą rodzinkę swoją, tatę i mamę, tak jak zresztą myślałem wcześniej. O! Dobrze, czekaj, wskazała palcem tutaj. Okej, czyli że tak jak myślałem wcześniej, myślę, że to dlatego, że kiedyś spotkała tam właśnie człowieka psa. Był właśnie tam. Niekoniecznie za oknem, był też tam. Stąd tyle zdjęć właśnie tych schodów, bo tam był człowiek pies. I tu jest zresztą on. Nie, co się, to jest ona. Tylko, że czemu jest zaklejona pieskiem? Czy żeby to już była zupełnie inna forma jakiejś inwigilacji przez człowieka psa? Kurry, się wystraszyłem, ciche. Jezu. To jest ona z Baileym. Dobra. My camera died. Kamera umarła. No spoko, rozumiemy. Każdy tak czasem ma. Thank you again for the gifts. Okej, czy teraz im dziękuję po prostu? Stary, odpowiadasz w taki sposób komuś na życzenia na Facebooku. Przecież to jest... Oho, coś się zaczyna. Coś się zaczyna, wreszcie, bo... Większość czasu tu się nic nie działo. Czyżby to był moment, kiedy Bailey zaginął? Albo coś? Aj. Czyli to już jest z 2 marca 2009 roku. Wciąż mam ten sen. Ten, w którym już dłużej cię ze mną nie ma, ale wiem, że wciąż gdzieś tam jestem. Dalej szukałam i pytałam sąsiadów, aby mieć oko na ciebie. Przepraszam, że nie wróciłeś do domu i musisz szukać mnie. Do czego to doprowadzi? Co się zaraz stanie? Jakby, jak już jest tego typu muzyczka, to tutaj się musi coś wydarzyć, stary, nie? Jakieś chory gówno. Okej, czyli tutaj Bailey śpi. Tuż obok pewnie... Ej! Czemu on ma flanelową koszulę? Patrz, koszula, flanele. Tak, znaczy, no flanele, no wiecie, o co mi chodzi. Czy to jest jakieś powiązanie z człowiekiem psem? Dobra, w każdym razie dalej mamy notatkę z 5 marca 2009 roku. Znajdę cię. Nieważne jak mało śpię, jak mało dostaję każdego dnia, znaczysz dla mnie więcej niż ja. Nie mogę żyć bez mojego Bailey'ego. Kocham cię. Aha, czyli że ktoś zrywa plakaty. Dobra. Chyba wiemy, kto zrywa te plakaty, prawda? Czyli że dziewczynka porozwieszała plakaty o zaginięciu psa, aczkolwiek człowiek pies zaczął je zrywać. Ale 19 marca 2009 roku, tym razem dziewczynka mówi o odnalezieniu zdjęć i albumów właśnie związanych z pieskiem jeszcze sprzed wielu, wielu lat. Więc... Would you like to take a look? Czy chciałbyś zobaczyć? Możemy popatrzeć na nie razem. Okej, czy to jest już ten moment, kiedy nagle stała się wielka znajomość z człowiekiem psem? You won't be alone. Nie będziesz sam. Czemu to jest? Czy to jest Bailey z odwróconą głową? Tak, jakby... I don't get it, stary, aż tak. Okej. Zaraz, co? Ktoś wskazuje ręką w tym kierunku, czyli albo może wskazywać na schody, gdzie wcześniej był człowiek-pies, albo wskazywać na okno, gdzie być może człowiek-pies się znajduje. No nie wiem, jakby niewiele nam to pokazuje, tak... Oho. Co ty robisz, ziomek, w kominiarce, jakby kuźwa? O co tu kuźwa chodzi, stary? Czekaj. Człowiek-pies, jakieś kasety, które są przeklęte. Człowiek pies, który chce zatrzeć ślady po tym, że porwał innego psa, a później nagle gościu w kominiarce i wbija na chatę. Okej, ale jakby... Jak jest... Wait... naklejona
mordka pieska, to może mieć jakiś związek. Na pewno ma, na pewno musi mieć, może mieć cokolwiek. Najlepszy przyjaciel. I po tym ogonie chyba dobrze wiecie, kto jest tym najlepszym przyjacielem. Chyba możemy być już pewni. Jakby, ale jak do tego doszło? Jakby, w czym rzecz? Dobra. I co się zaraz wydarzy? Wait. Mamusia wyszła, żeby pójść do pracy. Tutaj dziewczynka patrzy przez okno. Widzimy, że jest tutaj okno od zewnątrz. Ona stoi w środku. Najpewniej wyczekuje przyjścia swojego przyjaciela czy coś. Zaraz. Wait. Dobra, mam już pewną teorię w głowie. Ale jeszcze nie wiem, czy to jest odpowiedni moment, żeby... Tam ktoś stoi. Czy to jest człowiek-pies? Czekaj, mam teorię. Mam... I musiałam bawić się kompletnie sama. Zaraz, mam... Ostrzegała mnie, żeby nie otwierać drzwi nieznajomym. Ja mam mocną teorię, już mi teraz w głowie wyszła, ale... Powiem wam ją, pozwólcie jeszcze pod koniec tego odcinka. I ona zawsze ma klucz do otwarcia drzwi, czyli że teoretycznie dziewczynka jest tam zamknięta bez klucza. Mówi, że jeżeli kiedykolwiek usłyszę pukanie do frontowych drzwi, muszę pójść do mojego pokoju bardzo, bardzo szybko i zamknąć drzwi. Chyba wiemy, kto mógłby... Co? Until... Póki nie zadzwoni na policję? Aha, póki ona nie przyjdzie do domu, dobra, czyli że musi iść na górę, póki mama nie przyjdzie do domu, dobra. Zrozumiane, nie? I zamknąć drzwi, tutaj pisze, tylko że drzwi są przekreślone. O! Chyba wiemy, co się zaraz stanie. Mówi, że nie lubi wchodzić na górę. Ciekawe dlaczego. Jest bardzo duża dziura w ścianie i to jest bardzo straszne. Czyżby to tamtędy człowiek pies przychodził? Czasami słyszę skrzypienie. Czasami słyszę skrzypienie stamtąd. Czyli że tak, on tamtędy wchodzi, to możemy być pewni. Pewnego dnia przebiegłam bardzo, bardzo szybko, mijając to. Czyli, że teoretycznie biegnąc na górę, jeżeli ona nie lubi tam wchodzić, bo tak powiedziała, czyżby ktoś próbował włamać się do domu, czy tutaj pukał do drzwi i ona po prostu pobiegła na górę? O nie. Kiedy to zrobiłam, usłyszałam warczenie psa. Aha. Czyli, że... Pies puka do drzwi, nikt nie chce go wpuścić, więc pies wchodzi tędy, najpewniej przez wentylację. Strzelam, że ta dziura to jest po prostu wentylacja, tylko że bez kratki wentylacyjnej czy coś. I wtedy cisza. O nie rób tego. Złaź na dół, idź z domu dziecko, nie? Wzięłam latarkę, żeby sprawdzić dokładnie. Nie rób tego. Dobra, jest na górze. Boże, ale to jest creepy, kurde. Czy będzie pukanie do drzwi? To jest jakby interesujące. Nie było? Nie! Nie może tak być. Słyszycie to, prawda? Że mówi, znaczy pies. Oho, będzie tu. Oho, nie, zgaś to, idź stąd. Gaś tą latarkę. Jest, o Jezus Maria, jaki on brzydki.
Nie, on idzie powoli. Uj. Dobra, to jest mocne. To już jest mocne, naprawdę. Mój nowy, najlepszy przyjaciel. Wtedy poznałam mojego nowego, najlepszego przyjaciela. Ej, córciu, wyjdź na dwór pobawić się z tym Antkiem z bloku obok. Antek z bloku obok. Jezu, to jest okropne. To jest okropne. O, i znowu to. Znowu to. Sunset Point. Why was it closed? Was she just forgetful? Or was she in trouble? Okej, czyli że ona ogląda dalej te rzeczy. To on. Dobra, ale przynajmniej mam już teorię odnośnie tego, co się tutaj odwala. I to w sumie było dosyć proste do ogarnięcia, tak szczerze. To się dokładnie wiem, domyślam się, o co tu może chodzić. I co tu jest grane, nie? Okej, czyli że on tak się wbija do domów. I sens to jest z łopatą, żeby go nawalić. Jakie tu ma sens? Coś, jakie to ma znaczenie tutaj? Aha, dobra. Dobra, kumam. Czerwona flanelowa koszula. Ja powoli przechodzi jakby... Zaraz, co? I to będzie on, tak? Zaraz się odwróci i spojrzy na nią. He's still out there. Okej, wiemy o co tu już... Dobra, wiadomo. On wciąż tam jest. On wciąż jest na wolności. I wiecie, kto jest na wolności. O Jezu. Wait. To jest on. To jest człowiek w masce psa. Tak? Tak, to jest człowiek w masce psa. Po tym odcinku pojawiły się jeszcze dwa, które no za bardzo nie mają większego związku fabularnie. Jeden z nich przedstawia tworzenie pięknego malunku Bailey'ego i to wam pokażę. Drugi natomiast to piosenka Jacka Staubera właśnie odnosząca się do Dog Nightmares i jej pokażę tylko kawałek, bo nie wiem jak z copyrightami, więc let's go. Okej, czyli że dziewczyna rysuje Bailey'ego najpewniej. Okej. Dobra, to jest analogia do jednego z tych zdjęć poprzednich, bo było takie zdjęcie, gdzie Bailey tak sobie leżał. Właśnie najpewniej z jej tatą. Okej. Tu jest to połączenie. Dobra, czy ona będzie go rysować przez cały odcinek? Niemniej rysunek jest piękny, cudowny, naprawdę. Śliczne to jest i słodkie, i też smutne z drugiej strony bardzo. Zaginięcie pieska. Czy ta flanelowa koszula ma nam coś sugerować? Już wcześniej miałem takie wrażenie, że to może coś sugerować, ale... Ale... Chyba nie. Po prostu jest ładny malunek. To wszystko chyba.
Chyba, że coś się tu jeszcze zmieni. Nie. Chcę, że to już koniec. Quick thoughts. Aha, dobra. Dobra, czyli że ten odcinek w sumie nic tu nie wprowadził, tak naprawdę. Człowieku, lajka zostawię, bo bardzo ładny rysunek. I w ten właśnie sposób kończy się cały Dog Nightmares, przynajmniej na ten moment. Ostatni odcinek, czyli ta piosenka Jacka Staubera, pojawiła się tutaj miesiąc temu. I w sumie nie jest to taki regularny odcinek, bo Dolores zbyt wiele to nie dodaje. Więc można by stwierdzić, że ostatni prawdziwy odcinek tej serii pojawił się pół roku temu, czyli teoretycznie pora już na kolejny, nie? Aczkolwiek w międzyczasie, kiedy oczekujemy na następny odcinek, przejdźmy może do sekcji teoretycznej, gdzie wyjaśnimy sobie pokrótce, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Tak więc podsumowując, w sekcji teoretycznej, do czynienia tutaj z historią pewnej dziewczynki, która przed laty, kiedy była jeszcze mała, zostawała sama w domu. I mama kazała jej m.in. nie wpuszczać nieznajomych do środka i jeżeli już ewentualnie znajomy pukałby w jej drzwi, ta musiałaby uciekać na górę i tam się zamykać, dopóki jej mama nie przyjdzie do domu. Sama dziewczynka natomiast bardzo nie lubiła chodzić na górę, trochę się tego bała, a na samej górze znajdowała się, jak zwał tak zwał, dziura, czy tutaj według mnie wentylacja, bez kratki wentylacyjnej czy coś. Skąd dobiegało m.in. warczenie psa? To właśnie tamtędy do domu wchodził człowiek, pies. Tutaj najpewniej, no są tutaj dwie opcje. Albo jest to po prostu mężczyzna w masce psa, który jest swego rodzaju przestępcą, albo jeżeli mamy iść w bardziej paranormalne tematy, jakiś duch, entity, jakiś podmiot, który jest skrzyżowaniem psa oraz człowieka. Nie wiemy zbyt wiele na jego temat, natomiast wiemy na pewno, że obserwuje rodzinkę dziewczynki z ukrycia. Między innymi widziany był po drugiej stronie okna salonu, czytaj na zewnątrz, wpatrując się przez to okno właśnie na rodzinę dziewczynki. Przez dłuższy czas chociażby wpatrywał się w samą dziewczynkę, kiedy ta rysowała swoje rysunki, aż w końcu ta narysowała właśnie jego. I okazuje się, że stał tam przez dłuższy czas, ponieważ nawet w momencie, kiedy mama dziewczynki przyszła te rysunki pozbierać, on cały czas tam był i dopiero wtedy, kiedy ona go zauważyła, ten sobie poszedł, czytaj, uciekł z tego miejsca. Wiemy również na pewno, że poprzez wentylację dostawał się do domu i nie robił tego raz czy dwa, a robił to najpewniej dużo częściej. Ponieważ między innymi w jednym z filmów widzimy go centralnie, jak wchodzi tą wentylacją, kiedy dziewczynka zaświeciła latarką w środku. Aby zobaczyć, co się dzieje, no i działo się to. A na jednym z poprzednich rysunków widzimy właśnie mordę tego psa, która znajduje się na schodach. Jeżeli takowy rysunek już powstał, to sugeruje nam to tylko i wyłącznie tyle, że on już dużo wcześniej dostawał się do domu i właśnie siadał na tych schodach i stamtąd obserwował i dziewczynkę, i jej rodzinę. I musiał to rzeczywiście robić przez dłuższy czas, jako że dziewczynka wówczas narysowała go na swoim rysunku. Później już go nie było, ponieważ wszedł do wentylacji i uciekł na zewnątrz. Z całą tą historią związek ma jeszcze jedna rzecz, mianowicie zaginięcie Bailey'ego, czyli pieska dziewczynki. Zaginięcie miejsce miało w 2009 roku i to w sumie nie jest nigdzie potwierdzone, ale jestem na 90% przekonany, że człowiek-pies odpowiada za zaginięcie pieska dziewczynki. Jakby kto inny. No, mógł ktoś inny za to odpowiadać, bądź piesek mógł sam po prostu uciec, ale zdaje się, że to się za bardzo po prostu tutaj łączy. W związku z czym człowiek-pies w jakiś sposób pozbył się tego biednego pieska, a teraz sam obserwuje rodzinkę, a zwłaszcza dziewczynkę. A kiedy rodziców nie ma w domu, ten przychodzi do niej poprzez wentylację i na jednym z filmów widzieliśmy ich pierwsze spotkanie. Równie dobrze to on mógł być tym nieznajomym, który miałby pukać do drzwi, któremu dziewczynka miałaby nie otwierać. Z drugiej strony nie wiedzieć czemu w jednym z filmów pojawia się nagle zdjęcie wielkiego chłopa w kominiarce w domu, który zdecydowanie nie jest nikim dobrym i najpewniej jest jakimś złodziejem, czytaj jednym z nieznajomych i on nijak, czy to posturą, czytaj tym jak wygląda, nie przypomina człowieka psa, więc... Te rzeczy się na tyle mocno wykluczają, że póki co nie ma co tutaj dawać żadnej teorii, bo nie znamy żadnych konkretów. Aczkolwiek gdybym już sam miał przypuszczać na podstawie tego, co mamy, do domu najpewniej miało miejsce jakieś włamanie. I zdjęcie z tego włamania właśnie teraz widzicie, ten wielki chłop wparował na chatę. W związku z czym teraz, kiedy dziewczynka zostaje sama w domu, ma absolutnie nikomu nie otwierać, a jako, że człowiek-pies najpewniej może pukać do środka, dostaje się wentylacją, ponieważ nikt nie chce go wpuścić. Niestety nie wiemy, co działo się później, nie znamy naprawdę żadnych konkretów, aczkolwiek wygląda na to, że piesek i dziewczynka w jakiś sposób się zaprzyjaźnili. I niestety to by było na tyle, bo nie znamy większych konkretów. W każdym razie to wygląda na taką niezbyt zdrową i akceptowalną społecznie relację, ale... Pewnie wiecie, o co mi chodzi. W całej historii miejsce ma jeszcze jeden wątek, który dzieje się kilka lat do przodu. Kiedy to dziewczynka jest już starsza i kolekcjonuje stare taśmy VHS zawierające filmy z psimi modelami.
Dokładnie dziewczyna kolekcjonuje taśmy Williama Wegmana i później oglądając je wychodzi na to, że te taśmy są w jakiś sposób nawiedzone najpewniej przez człowieka psa, który wcześniej ją odwiedzał, w związku z czym w tym momencie już absolutnie nie mam pomysłu, czym ostatecznie może być człowiek pies, bo człowiek nie nawiedzi ci taśmy, nawet zakładając maskę psa, to tak nie zadziała. Jakby ktoś miał wątpliwości. A jeżeli jest jakimś rodzajem stwora, potwora, entity, czegokolwiek, to też ciężko będzie mu nawiedzić taśmę, więc... Teraz zaczynamy się gubić, prawda? W każdym razie dziewczyna zaczyna swego rodzaju śledztwo wokół najpewniej tożsamości człowieka psa, po tym jak nie widziała go wiele lat. Aczkolwiek wciąż, gdybyśmy mieli chociaż jeden film, który pokazywałby mniej więcej, co działo się w tym oknie czasowym pomiędzy czasem, jak dziewczynka poznała człowieka psa, a tym, kiedy bada taśmę, to uważam, że znaleźlibyśmy trochę lepszy kontekst i dałoby tam to trochę więcej pola do popisu ku wyjaśnieniu tego wszystkiego. Póki co zbyt wiele nie wiemy. Także tak, mimo swoich pewnych wad, myślę, że jest to naprawdę spoko historia i ciekawie będzie ją dalej obserwować. Niemniej uważam, że reakcja internetu na jej temat jest trochę przesadzona, w sensie ludzie za bardzo się nad nią rozwodzą na zasadzie, jakie to nie jest świetne i przerażające. A prawda jest taka, że jest okej, ale nic ponad to okej. Jest spoko, ale nie widzę sensu, aby ekscytować się tym, jakby to było nie wiadomo jakie objawienia. Wpadnijcie także na mojego Instagramka Mondarex, ponieważ chciałbym tam dobić 10 000 followów jeszcze w tym roku, byłoby naprawdę super. Trzymajcie.